Sauvé. Czwarty, rozdział 22, werset. Czwarty, rozdział, list świętego Pawła do Rzymian. 22, werset. Dlatego poczytane mu to zostało za sprawiedliwość, a nie napisano tego, że mu poczytano tylko ze względu na niego, ale ze względu na nas, którym ma to być poczytane i którzy wierzymy w tego, który wzbudził Jezusa, Pana naszego z martwych, który został wydany za grzechy nasze i wzbudzony z martwych dla usprawiedliwienia naszego. Usprawiedliwieni tedy z wiary. Pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu też mamy dostęp przez wiarę do tej łaski, w której stoimy i chlubimy się nadzieją chwały Bożej. A nie tylko to, chlubimy się też z ucisków, wiedząc, że ucisk wywołuje cierpliwość, a cierpliwość doświadczenie, doświadczenie zaś nadzieję, a nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który nam jest dany. Wszak Chrystus był jeszcze, byliśmy słabi, we właściwym czasie umarł za bezbożnych. Rzadko się zdarza, że ktoś umrze za sprawiedliwego, prędzej za dobrego gotów ktoś umrzeć. Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Tym bardziej więc teraz, usprawiedliwieni krwią Jego, będziemy przez Niego zachowani od gniewu. Jeśli bowiem będąc nieprzyjaciółmi zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Syna Jego, tym bardziej będąc pojednani dostąpimy zbawienia przez życie Jego. A nie tylko to, lecz chlubimy się też w Bogu przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego teraz dostąpaliśmy pojednania. I pójdźmy. List do Hebrajczyków, 35, 10 rozdział, 35 werset. Nie porzucajcie więc ufności waszej, która ma wielką zapłatę, ale bowiem wytrwałości wam potrzeba, abyście, gdy wypełniacie wolę Bożą, dostąpili tego, co obiecał. Bo jeszcze tylko mała chwila, a przyjdzie ten, który ma przyjść i nie będzie zwlekał, a sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie. Lecz jeśli się cofnie, nie będzie dusza moja miała w nim upodobania. Lecz my nie jesteśmy z tych, którzy się cofają i giną, lecz z tych, którzy wierzą i zachowują duszę. Amen. Abraham, ojciec wiary, mężczyzna wiary, którego zaprosił Pan, aby wyszedł ze swojej rodziny i ze swojego ludu i obiecał mu, że on go poprowadzi do nowej ziemi. Nie zostawi go, ani go nie porzuci. Będzie zawsze razem z nim. Uczyni go wielkim narodem, jak zaufa mu i pójdzie za nim. Pobłogosławi go i będzie wywyższy jego imię i będzie zawsze w błogosławieństwie i zawsze będzie ochraniany przez Boga, który będzie błogosławił tych, którzy będą go błogosławić i będzie przeklinał tych, którzy go przeklinają i przez niego będą błogosławieni wszystkie narody poprzez jego pokolenie, czyli przez Chrystusa. I ten człowiek 70 lat zaprosił go Bóg do 75
żył przy ojcu i jak miał 80 wyszedł z ziemi i 25 lat chodził nie mając domu, mieszkania, ale mieszkał w namiotach, bo ufał i wierzył, że wejdzie do Nowego Jeruzalemu poprzez objawienie. Oczekiwał to, co mu obiecał Bóg. I oczekiwał, aby jego żona urodziła syna, ale przeminęły lata. Dotarł 99 lat i nic się nie stało. I wpadł w beznadziejność. I stracił swoją moc. Stracił wiarę swoją i nadzieję. Dopóki aż Pan go nawiedził i powiedział mu: od dzisiaj nie będą cię nazywać Abraham, ale Abraham, ojcem wielu narodów. I twoja żona za rok urodzi. I pomyślał, że to jest niemożliwe. 100 lat, 99 lat żona jego, Sara, bezpłodna. Ale pomyślał. I zaprasza nas Bóg, abyśmy żyli z tą nadzieją. Miał nadzieję, wbrew nadziei, żywiąc nadzieję, że Bóg, który mu objawił się i prowadził go i był z nim, powiedział mu, że będziesz ojcem wielu narodów. I nie poprzez twoją sługę, ale poprzez twoją żonę Sarę. I Abraham żywił nadzieję. Ten, który mi to mówi, nie jest człowiekiem, jest wszechmogącym Bogiem. Ten, który mi to mówi, jest mocny, aby to wykonał. I ta nadzieja w nim nie zawstydziła go. Uwierzył. I ta wiara została zaliczona przez Boga na usprawiedliwienie i teraz Bóg może współpracować i może wypełnić wszystkie obietnice Jego na sprawiedliwym Abrahamie z łaski poprzez wiarę. Trwam przy tym. Wszystkie obietnice, które zostały dane Abrahamowi teraz przez lata, nadszedł czas, aby się wypełniły. Dlatego, bo Abraham uwierzył z nadzieją w Boga i zostało mu to zaliczone na sprawiedliwość. Jakby nie wierzył, jak wbrew nadziei, żywiąc nadzieję, wtedy są marne obietnice Boże, bezużyteczne, nie będą mogły się wypełnić. Rozumiemy, co nam mówi Bóg. Rozumiemy, co nam mówi Bóg. Jak chcesz, aby wypełniły się obietnice, które Bóg ci dał poprzez zapisane Jego Słowo i poprzez prorocze Jego Słowo, jeden jest sposób. Musisz uwierzyć i zaufać Jego Słowu z nadzieją, że Bóg, który to mówi, Bóg to zrobi. I jak ta nadzieja poprowadzi cię do wiary, wtedy w oczach Boga jesteś zaliczany jako sprawiedliwy i sprawiedliwy będziesz żył poprzez wiarę i będziesz żył. I będziesz żył wiecznie. I apostoł Paweł mówi, że to nie było napisane tylko dla Abrahama, ale to było też napisane dla nas, dla ciebie. Dla nas, którzy wierzymy z łaski. I również to jest dar Boży. Mamy nadzieję i wierzymy w Bogu, że wzbudził Jezusa. Wierzymy w to. Wierzymy. I to jest dar Boży. To jest łaska Boża. Nie wierzymy w to, że, bo jest nasza zdolność uwierzyć, że Bóg wzbudził jednego młodzieńca 30-letniego, który umarł na krzyżu na Golgocie. Wzbudził go
Wierzymy w to, bo zapewnia nas o tym Bóg w naszych sercach i wyznajemy to. I jest nam to zaliczane, że jesteśmy sprawiedliwi wobec Boga, bo wiemy, że Chrystus nasz Pan umarł za nasze grzechy i Bóg go wzbudził z martwych dla naszego usprawiedliwienia. Czyli jesteśmy sprawiedliwi. Teraz zobaczymy korzyść naszego usprawiedliwienia. Usprawiedliwienie te nie jest na marne. Ma dzieło, ma kroki i ma koniec. Usprawiedliwieni poprzez wiarę z całą pewnością musimy mieć pokój Boży. Mamy pokój do Boga poprzez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Masz pokój? Jak nie masz, ty jesteś winny. I co znaczy, co może ci psuć pokój? Będziesz wzywał o wielkie rzeczy, o inne rzeczy. I zamiast prosić o Królestwo Boże i Sprawiedliwość Bożą, prosisz, abyś wziął ślub, abyś zasadził, abyś stał się. Co jest to? I odchodzi pokój Boży. I jak nie masz pokoju Bożego, wtedy cię zapewniam ja poprzez Słowo Boże, że stracisz to wszystko. Przyjdzie niepokój, strach, niepokój. Przyjdzie ból, przyjdzie smutek, przyjdzie wzdychanie. Tak jak nadeszło na Barucha, błogosławionego człowieka Bożego. Pozostańmy w sprawiedliwości naszej poprzez wiarę, aby pokój Boży poprzez Jezusa Chrystusa królowała w naszym życiu. Bo jak Bóg pokoju nie króluje w naszym życiu, wtedy troski, niepokoje, strachy, ból, smutek, wzdychanie, modlitwy niewypełniane, nadzieje marne wypełniają nasze życie. Dzisiaj upamiętajmy się i powróćmy do sprawiedliwości naszej poprzez wiarę do Boga. Wierzymy w Słowo Jego, ufamy i nie chcemy nic innego, jak tylko to, co nam obiecuje i to, co On chce. Aby było nasze życie szczęśliwe, błogosławione nasze życie, życie z owocem w planie Bożym. Jak mamy pokój z Bogiem poprzez Jezusa Chrystusa, wtedy przyjmujemy i nasz dostęp przez wiarę do łaski w tej, której stoimy. Wtedy Twoje życie będzie w łasce Bożej. I co znaczy łaska Boża? Nie jesteś warty niczego i Bóg ci to daruje. Jesteś warty śmierci i Bóg ci daje życie wieczne. Wiesz, co to znaczy, że żyjesz w łasce Bożej? W każdej sekundzie. Jak nie ma pokoju Bożego poprzez Jezusa Chrystusa, nie możesz rozkoszować się w łasce Bożej. Będziesz w męce, w smutku, powtarzam, w wzdychaniu. Bóg jednak daje nam możliwość przez pokój, który nam daje przez Jezusa Chrystusa. Dlatego jesteśmy sprawiedliwi wobec Boga, liczymy się sprawiedliwi wobec Boga, abyśmy rozkoszowali się w łasce Bożej poprzez Jezusa Chrystusa. I nie tylko to, ale będziemy mieli chlubę w nadziei chwały Bożej. Powtarzam to i chlubimy się, że mamy nadzieję, że będziemy żyli chwałą Bożą tutaj na ziemi i wieczną chwałę. I mamy chlubę, bo jest to nam dana chwała Boga. Nie jesteśmy godni chwały Bożej. To znaczy łaska Boża, w której żyjemy i się rozkoszujemy. Alleluja! Chlubimy się, że Pan przyjdzie i nas porwie. Chlubimy się, że ja też będę tam, bo rozkoszuję się w łasce Bożej, w zbawczej, która mnie uczy, abyśmy zaparli się bezbożności, abyśmy się zaparli, uczy nas. Nie abym prosił o to, ale abym odrzucił bezbożność i
światowe pożądliwości, abym żył w świętości, w uświęceniu, nie tak jak ja chcę, ale tak jak chce mój Ojciec, oczekując na przyjście, objawienie się naszego Pana Jezusa Chrystusa. I to jest nasze życie. Takie powinno być nasze życie. Zważajcie. Zważajmy, abyśmy nie stracili tą drogę, tą korzyść, wynik naszego usprawiedliwienia z łaski poprzez wiarę w imieniu Jezusa Chrystusa, w zmartwychwstanie Chrystusowe, w ukrzyżowanie. Nie straćmy tego. Bóg nam to podarował. Nie odwróćmy się do Niego plecami. I nie tylko to. Nie chlubimy się tylko w nadzieją, że będziemy żyli chwałę Wszechmogącego Boga, ale dlatego, że wiemy, że nadchodzi, że jest blisko, i chlubimy się też z ucisków, bo uciski nie są na marne w naszym życiu, ale Bóg poprzez nasze uciski działa w nas na cierpliwość. Wywołuje nas cierpliwość, czyni nas, mamy cierpliwość. I cierpliwość co znaczy? Oczekuję i kontynuuję. Wytrwanie z radością i cierpliwość wywołuje doświadczenie. I Bóg ustanawia nas, nas doświadcza, aby nas ustanowił doświadczonymi u Boga, pracownikami niezawstydzonymi, którzy działają w Słowie Bożym. I to doświadczenie, i z tą doświadczeniem Bóg działa, wywołuje w nas nadzieję. I weszliśmy do prawdziwego, błogosławionego człowieka, który ma nadzieję w Panu i tylko w Panu. I to jest łaska Boga, to jest miłosierdzie Boga. Dar Boży, nie możesz mieć nadzieję i nadzieję naprawdę z całego swego serca, z całego swojego zamysłu i swojego całego, nie możemy. To jest dar Boży, jak nie ma wcześniej tego doświadczenia, wywołania doświadczenia i jak nie ma wcześniej wywołania cierpliwości i jak nie ma wcześniej wywołania smutku. I dlatego chlubimy się z ucisków, bo widzimy koniec wszystkiego, że poprzez smutek Bóg będzie działał w nas nadzieję. I jak mamy nadzieję w Bogu, z łaski Boga, dar Boży, wtedy jest wylawana miłość Boga w naszych sercach i jesteśmy pełni miłości, bo Bóg mieszka w nas, Wszechmogący Bóg, i my w Nim. I to jest pokazane, bo Bóg dał Chrystusa i umarł, jak my jeszcze byliśmy chorzy i grzeszni. Wysłał swojego Syna. Nie było go mu szkoda, że wszyscy grzesznicy, którzy w pewnym momencie zostanie im dana wiara i przyjmią Chrystusa jako Boga, jako Pana. Wszyscy ci ludzie staną się przyjaciółmi Bożymi. Pamiętacie, co powiedzieliśmy o Baruchu? Z łaski Jeremiasza był przyjacielem Boga, przyjacielem Jeremiasza, z łaski Chrystusowej, przyjacielem Chrystusa i przyjaciel Jeremiasza, bo przyjmujemy słowa Chrystusowe, przyjęliśmy ofiarę Chrystusową. I my, pomimo że jeszcze byliśmy grzeszni, Chrystus umarł za nas, tym bardziej teraz, jak jesteśmy usprawiedliwieni poprzez krew Jego, nadzieja nasza
będziemy zachowani od gniewu Bożego poprzez Jezusa Chrystusa. Odchodzi gniew Boży od nas. Odchodzi antychrystus od nas. Siedmioletni okres antychrystusowy od nas. Nas zbawia poprzez Jezusa Chrystusa to, że jesteśmy przyjaciółmi Jego poprzez wiarę. W taki sposób, jak pomimo, że nieprzyjaciele, zostaliśmy pojednani z Bogiem, bo uwierzyliśmy w śmierć Syna Jego, tym bardziej teraz, jak jesteśmy przyjaciółmi, pomimo, że nieprzyjaciółmi, połączył nas Bóg poprzez Jezusa Chrystusa, uczynił nas przyjaciółmi Jego, tym bardziej teraz, pojednani z Bogiem, z całą pewnością będziemy zbawieni. Będziemy zbawieni od czego? Od wszystkiego. Od wszystkiego. Zupełne zbawienie. Zupełna pewność zbawienia. Dlaczego? Bo rozkoszujemy się w korzyściach naszego usprawiedliwienia i to jest wynik poprzez z łaski wiara w Jezusa Chrystusa. Nie tylko to, ale jest nam też możliwość, abyśmy mieli chlubę w Bogu. Ojcze, ja jestem Twoim synem z łaski Chrystusa. Jaka piękna chluba. Ten, który się chlubi, niech się chlubi w Chrystusie i w Bogu też, i w Bogu też. I dzisiaj, jak to czytałem, mówię, czyli jak mamy chlubę w Bogu? Ja, robak, ja, marny, nic nieznaczący, jak mogę opisać samego siebie? Mam mieć chlubę w Bogu i mówię, zobacz, patrz się na mnie, jestem Twoim dzieckiem, jesteś moim ojcem i zrobię i będę pokazywał Chrystusa z łaski Chrystusa i pomógł mi, abym miłował, abym wierzył i abym miał nadzieję. Wielka odwaga. Odwaga, że mam chlubę w Bogu. Jaki człowiek mógłby to opisać? Możliwość. Słaby, grzeszny, nic nieznaczący człowiek chlubi się w Bogu. Jaki anioł może mieć chlubę w Bogu? Jakie stworzenie może mieć chlubę w Bogu? Tylko ten, który rozkoszuje się w korzyściach usprawiedliwiania Bożego, który rozkoszuje się w usprawiedliwieniu Bożym. To jest, bracia i siostry, wielka tajemnica. Bo mogę się rozkoszować i mogę też odrzucać, tak jak Baruch. O co prosisz? Nie proś o wielkie rzeczy. Są większe od tego, co nam daje Bóg. Smutek, no ale smutek nas poprowadzi, że będziemy mieć chlubę w Bogu poprzez Chrystusa, z łaski Chrystusowej. Tak, ale nie wiesz, co ja przechodzę. Wiem, co przechodzisz, ale wiem, co zrobi Bóg. Wiem, co przechodzę, ale wiem, co zrobi Bóg. Amen. Mamy odwagę więc dzisiaj. Jesteśmy dziećmi Bożymi. Jesteśmy królami Najwyższego Pana. Widzi nas diabeł i drży, zgrzyta zębami, ale jest zwyciężony i jesteśmy zwycięzcami z łaski Chrystusowej. Chrystus jest ze mną. Co może mi zrobić człowiek? Chrystus jest ze mną. Kto może być przeciwny mi? Aleluja! I mając więc odwagę tą, zważajcie, abyście nie stracili jej, bo poprzez tą odwagę możesz wchodzić do najświętszego miejsca i możemy stać my, marni, nic nieznaczący, na tronie łaski Boga i możemy wychwalać na tronie łaski Boga poprzez wiarę i Ducha Świętego, poprzez krew Chrystusową i Bóg będzie działał w naszym życiu i będzie nam darował miłosierdzie i będzie nam dawał łaskę nie tylko dla teraźniejszego, ale na naszą przyszłość. Twoja przyszłość będzie bardziej błogosławiona. Świat będzie się
toczył do zła, ale my będziemy szli od błogosławieństwa do błogosławieństwa. My będziemy chodzić od chwały do chwały, bo jest napisane, my będziemy szli po śladach Chrystusowych i będziemy rozkoszować się nie tylko w nadziei chwały Boga, ale będziemy mieć chlubę w Bogu z łaski Chrystusowej, że jesteśmy dziedzicami Jego, współdziedzicami Jezusa Chrystusa, jak będziemy trwać do końca w łasce Bożej. Nie odrzucajcie więc waszej odwagi, woła apostoł Paweł, która ma wielką zapłatę. Zapłata tu, zapłata tam, wszędzie. Nie porzucajcie ufności waszej. I ufność jest naprawdę dar Boży. Z łaski Chrystusowej mamy ufność, mamy odwagę, ufamy w Nim. Oczywiście masz potrzebę cierpliwości, mamy potrzebę cierpliwości, bo smutek wywołuje cierpliwość, bo bez cierpliwości nie możesz wykonać woli Boga. Poprzez wytrwałość i cierpliwość wykonasz wolę Boga i dostąpisz to, co Bóg obiecał. Będziesz rozkoszował się w tym, co obiecał Bóg. Miej chlubę. Będziesz rozkoszował się w obietnicach Boga. Dlaczego jesteś pewny? Bo mam smutek. Bo wiem, że smutek wywołuje cierpliwość. Poprzez cierpliwość ustanawia mnie Bóg doświadczonym i poprzez doświadczenie moje wypełnia Bóg moje serce nadzieję do Niego i wierzę w nadziei we Wszechmogącego Boga, że Wszechmogący Bóg zadziała i będzie mówił tak jak Abrahamowi, pobłogosławię Cię i rozmnożę Cię, ale zaprzysięgłem to na sobie. Zaprzysięgłem na samego siebie i nie ma niczego więcej. Zaprzysięgłem na samego siebie, że ja Cię pobłogosławię i rozmnożę obficie i bez miary. I nie mówi, że Ciebie, ale tyczy się osobiście do tego, który ma nadzieję pewną i bezpieczną. Ja błogosławię Ci obficie i rozmnożę Cię bez miary. Obietnica pewna pod przysięgą Wszechmogącego Boga i my mamy chlubę poprzez Jezusa Chrystusa na przysięgę Wszechmogącego Boga. I mówi jeszcze trochę, jeszcze mała chwila i ten, który ma przyjść, przyjdzie. Jak powiedział teraz, wtedy, teraz, co by powiedział, co by mówił? Jeszcze mała chwila, jeszcze chwileczka i ten, który ma przyjść, przyjdzie. I wynik tego jest, że sprawiedliwy będzie żył z wiary na wieki wieków. Sprawiedliwy poprzez wiarę swoją. Ale jak jednak cofniesz się, prosząc o wielkie rzeczy, inne rzeczy od woli Boga, i powiem przejrzyściej, jak nie wzywasz o wolę Boga dobrą, miłą i doskonałą, ale wyrażasz swoje upodobanie, swoje pragnienie i swój pogląd, wtedy ty cofasz się. Zważajmy na to, bo przyjdzie ból, smutek, wzdychanie, niepokój, strach, męka. Dlatego, bo nie proszę to, co chce Bóg, ale proszę o to, co chcę ja. I proszę, albo proszę to, co chce moje dzieci, to, co chce moja żona, to, co chcą ludzie. Dzisiaj poprośmy wszyscy to, co chce Bóg. Amen, bracia i siostry. Rozumiecie, jaka to jest poważna rzecz? Abyśmy powiedzieli, niech się stanie Twoja wola, Panie. Jak i w niebie, tak i na ziemi. Tak jak jest w niebie, tak i niech się stanie w moim życiu Twoja wola. Zmienia się wszystko. Zmienia się wszystko.
błyszczy wszystko, zmienia się wszystko. Schodzi chwała Boga. Znalazłem Dawida, znalazłem męża według mojego serca, który wykona moją wolę i całą moją wolę. Jak jednak ktoś się cofnie, dusza moja nie będzie miała w nim upodobania. Rozumiemy, jaka jest zapłata tego, że się cofniesz. Przypomnijcie sobie o żonie Lota. Rozumiemy zapłatę osobistą, rodzinną, kościelną, jak kontynuujemy i będziemy chcieli wielkie rzeczy w tym świecie, lekceważając i zapominając o Słowie Bożym, że to, co jest wielkiego w tym życiu, jest obrzydzeniem wobec Boga. O co prosisz wielkiego w tym świecie, jest obrzydzeniem. Obrzydzenie prosisz wobec Boga. O co będziemy prosili? O Twoją wolę. Nie tak, jak ja chcę, ale tak, jak Ty, Panie. Nie wiem. Naucz mnie drogi, po której powinienem iść. Pokaż mi, Panie. My jednak nie jesteśmy. Słyszycie? Posłuchajcie, co mówi Paweł. Ja się przestraszyłem. My jednak nie jesteśmy z tych, którzy się cofają i giną. To jest coś strasznego dla zguby. Bo straciliśmy naszą ufność dla zguby. Czyli dusza znajduje się nasza w niebezpieczeństwie. I odpowiedzialność tą mam ja, nie Bóg. I odpowiedzialność też mam o moją żonę, bo zostawiam ją, że chcę to, co chcę. Odpowiedzialność moją mam też co do moich dzieci, bo zostawiam ich, aby chcieli to, co chcą. I cofam się dla zguby. Odpowiedzialność ma też Pan, bo zostawia. Tak jak Aaron, lud, nie zwiastował słowo wolności, słowo prawdy, ale zwiastował pożądliwości ich serca. Cofnął się dla zguby. Ale dziękujemy Bogu za Mojżesza, który pomodlił się i Bóg mu przebaczył. Dziękujemy Bogu za Chrystusa, który modli się, aby Bóg nam przebaczył. My jednak nie jesteśmy z tych, którzy cofają się i giną, lecz z tych, którzy wierzą i zachowują swoją duszę dla zbawienia. Wierzymy w Słowo Boże. Ufamy Słowu Bożemu. Ufamy Ewangelii Chrystusowej i nie cofamy się. Ale mamy chlubę, że będziemy żyli chwałę. Mamy chlubę w smutkach. Mamy chlubę w doświadczeniach. Mamy chlubę. I nie cofniemy się i naprzeciwko nas jest tylko Słowo Boże, tylko ślady Chrystusowe, tylko Ewangelia Chrystusowa i nie przestaniemy wyznawać Jezusa Chrystusa i tego ukrzyżowanego i cała Ewangelia Chrystusowa, bo Ewangelia Chrystusowa nie chcemy, aby była społeczna, która podoba się człowiekowi, ale chcemy, aby była mocą Boga, która zbawia tych, którzy wierzą. Amen. Pomóż nam.